Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dotarliśmy na to nasze polskie morze. Zagościliśmy w tych domkach. Jak mówiłem, razem z Majkiem, który przyjechał swoim Chevim. I tak sobie pomyślałem, że zrobimy teraz, słuchajcie, lekcję z bardzo ciekawym zwrotem. Patrząc na przykład na te domki, ktoś powie: no super, one spełniają moje wszystkie kryteria. Coś takiego. Spełniają moje wszystkie kryteria. Bardzo ciekawy zwrot używany w brytyjskim i w amerykańskim, tylko w troszeczkę innym wariancie. I teraz skąd się w ogóle bierze ten zwrot, o którym mówię? Każdy z Was pewnie nieraz wypełniał jakiś formularz, tak? Kwestionariusz i te takie tak zwane kwadraciki. My to chyba nazywamy pola, tak? Na przykład wypełni, a znaczy może nie wypełni, tylko zaznacz wszystkie pola. My chyba tak powiemy. Zaznacz. A jak nam się źle zaznaczy, na przykład w internecie, to potem chyba powiemy odznacz, tak? Nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę. No i słuchajcie, takie pole to jest tak zwany box. No i inaczej zaznaczają Amerykanie, a inaczej Brytyjczycy. Amerykanin powie check. Check this box, czyli zaznacz to pole. Natomiast Brytyjczyk powie tick. My jeszcze używamy też tak zwane chyba fajkowanie, zafajkował, nie wiem czy wy tak mówicie, ale mi się wydaje, że ja tak czasami mówię: zafajkuj to, a potem to odfajkuj, tak? Musisz to odfajkować. Więc mamy jeszcze raz po amerykańsku check, po brytyjsku tick. Kiedyś zapytałem Amerykanina, czy on używa tick, to powiedział mi, że nie, że dla niego tick to jest tylko kleszcz. Ale jak się okazuje, znalazłem właśnie ten zwrot, który jest, o którym mówię, normalnie używany w wersji brytyjskiej, też u Amerykanina, i może wam to pokażę. O, dzieci wstały. Jest chyba 6:30 w tym momencie. Więc uwaga. Mamy zwrot check all the boxes po amerykańsku albo tick all the boxes. Jeżeli mówię oczywiście o jednej, o liczbie pojedynczej, to wtedy robię czas prosty, czyli S. Czyli patrząc na przykład na ten domek, powiem: a, it checks all the boxes. Czyli dosłownie, że jakby zaznacza wszystkie pola. No bo mam na przykład kwestionariusz do wypełnienia, na przykład ankietę mojego stopnia zadowolenia, albo przed wyborem w czasów patrzę i zaznaczam. Ok, klima jest, pyk, i zaznaczam pole. Sauna jest, pyk, i zaznaczam pole. To jest. Bilard jest, pyk. No i jeżeli cały kwestionariusz wypełnię na przykład pozytywnie, no to wszystkie pola były zaznaczone. Czyli it checks all the boxes, wszystkie pola. No a po brytyjsku właśnie mówimy it ticks all the boxes. It ticks all the boxes, albo it checks all the boxes. Oczywiście może się zdarzyć, że mówimy o liczbie mnogiej. Na przykład patrzę na te trzy domki i mówię wtedy they check, już bez końcówki S, no bo liczba mnoga. Czyli they check all the boxes, albo they tick all the boxes po brytyjsku. Słyszę chyba jakieś ptaszki. Nie wiem, czy to kamera zbiera, ale chyba zbiera. Więc słuchajcie, tradycyjnie spróbuję coś znaleźć w internecie, żeby wam pokazać, że te zwroty są naprawdę używane i są bardzo ciekawe. A jeszcze jedna ciekawostka, słuchajcie. Czyli check znaczy coś zaznaczyć, ale przecież doskonale wiemy, że to też znaczy sprawdzić. Czyli na przykład jakby ktoś wypełnił jakiś kwestionariusz i ja bym się go zapytał: zaznaczyłeś wszystkie pola? No to zapytam się: did you? No i czasownik w pierwszej formie: did you check? Did you check all the boxes? Zaznaczyłeś wszystkie pola? Ale słuchajcie, check to też właśnie sprawdzić, a box to nie tylko pole, ale też przede wszystkim pudełko. Ci przykładowo przyjechały, nie wiem, jakieś pudła,
jakaś tam zawartość i się pytam. Znaczy najpierw poprosiłem kogoś, żeby tam sprawdził te pudła, no i potem się pytam. Sprawdziłeś wszystkie pudła? No i śmiało na przykład Simple Pass. Did you check all the boxes? Czy sprawdziłeś wszystkie pudła? Więc w pytaniu Did you check all the boxes? Zwrot jest dwuznaczny. Albo czy zaznaczyłeś wszystkie pola? Albo czy sprawdziłeś wszystkie pudełka? Okej. To idziemy przed laptop. I znalazłem, słuchajcie, taki fragmencik na kanale, jak on się nazywa, Dr. Mike. I on opowiada o ulubionym drinku w knajpie. Posłuchajcie. My go-to drink at the bar has to be gin with some club soda. Czyli moim drinkiem, którego wybiorę w barze, to musi być gin z no, club soda. No to będzie soda, to będą wszelkiego rodzaju sprite i tak dalej, czyli powiedzmy napój gazowany, czyli gin z napojem gazowanym typu cola i tak dalej. Has to be gin with some club soda and a sprinkle of lime. I do tego a sprinkle of lime, czyli troszeczkę limonki, troszeczkę albo tak lekko popryskane, coś takiego. Low calories taste great. No i taki drink, no to ma mało kalorii, smakuje super i w związku z tym... I zobaczcie, no to za chwilę wam pokażę. It checks all the boxes. No podmiot akurat zjadł, bo nie musi, w języku codziennym. Czyli taki drink spełnia wszystkie wymagania, spełnia wszystkie kryteria. Jest po prostu bardzo dobry. Jeszcze raz całość. My go-to drink at the bar has to be gin with some club soda and a sprinkle of lime. Low calories, tastes great, checks all the boxes. No i tu zaznaczyło, uciekło. And a sprinkle of lime, low calories, tastes great, checks all the boxes. No, nawet wrzucił checking a box, czyli zaznaczanie no tak zwanego pola. I jeszcze jeden fragment z tą wersją brytyjską, ale w wykonaniu Amerykanina. Oto kanał. I pan mówi, że wszedł na rynek jakiś tam nowy Canon. Posłuchajcie. A millimeter mirrorless camera. Now if you're already a Canon shooter, this ticks all the boxes. A, uciekło. Camera. Now if you're already a Canon shooter, this ticks all the boxes. No, czyli odnośnie tego nowego sprzętu. If you are already a Canon shooter, tak? Shoot to jest zrobić zdjęcie, tak w języku codziennym. Tak jak my też mówimy strzelić sobie fotkę. Shooter, no to jest fotograf, który używa sprzętu, w tym przypadku Canona. I uwaga, taka ciekawostka. Wymowa jest identyczna jak dosłownie strzelec armatni. No armatę piszemy przez dwa ny. Canon shooter. No, my takiego strzelca to chyba nazwiemy artylerzysta, tak? Czyli Canon shooter to jest albo osoba, która robi fotki używając sprzęt firmy Canon, albo właśnie osoba, która strzela z armaty. No, czyli jeżeli już jesteś Canon shooter, czyli fotografem, który robi na Canonie, this ticks all the boxes. Czyli ten nowy aparat, którego nazwał this, ten sprzęt, jakiś tam, nie wiem, EOS, coś tam, ticks all the boxes. Spełnia wszystkie wymagania, wszystkie oczekiwania. Dzięki. Trzymajcie się.